Wciąż trochę nie mogę uwierzyć, że jeszcze miesiąc temu przechadzałam się ulicami Kyoto, zwiedzałam okolice góry Fuji i pożerałam sushi na kilogramy. Ale oprócz zwyczajnego relaksu i trybu turysty, jak zwykle wszędzie, włączał mi się tryb zawodowo-badawczy i z zaciekawieniem obserwowałam obszary, które są bliskie mojej pracy. Dziś więc luźny materiał, zbierający wspominki i obserwacje z podróży do Japonii. Może zacznijmy od razu od tego, co najbardziej zaskoczyło mnie w Japonii. Japonia, mam wrażenie, uchodzi za kraj bardzo rozwinięty technologicznie. Tymczasem to również kraj, w którym w codziennym użyciu nadal jest fax. Dużo rzeczy ogarnia się papierowo. Tutaj zachęcam do wstąpienia do japońskiej placówki pocztowej i wysyłkę paczki za granicę. I spora część interakcji opiera się, no cóż, na interfejsie białkowym, czyli człowieku. Mam wrażenie, że wszystko tu chodzi jak w zegarku. Chyba najpopularniejszym przykładem jest punktualność pociągów. Bo wiecie, odjeżdżają dokładnie o zamierzonym czasie. A że w czasie tego wyjazdu na dworcach bywałam wiele razy, poruszałam się między ośmioma miastami, to i czasu na obserwacje było całkiem dużo. I tak, patrzyłam z zegarkiem, czy pociągi faktycznie odjeżdżały o czasie i odjeżdżały. Ale mam poczucie, że duża zasługa tego jest właśnie w ludziach. Po pierwsze, Japończycy słyną z tego, że są społeczeństwem dobrze zorganizowanym, dbającym o otoczenie, mający silne poczucie bycia częścią społeczności. Jeśli nie lubicie stać w kolejkach i cierpliwie czekać na swoją kolej, to może nie być to wasza ulubiona turystyczna destynacja. Kolejki są bowiem częstym widokiem, ale że nie ma tu czasu i miejsca na przypadki, są również odpowiednio zaprojektowane. Na dworcach spotkamy się więc z szeregiem oznaczeń na podłogach, które informować będą nas, gdzie, a nawet kiedy mamy się ustawić. Na przystanku autobusowym miałam więc dwie wydzielone linie, w których ustawiają się osoby najpierw wchodzące do najbliższego autobusu, który zaraz nadjedzie, a w drugiej trochę z tyłu te, które będą jechać kolejnym, tak żeby nikt sobie nie przeszkadzał, kiedy pierwsza grupa będzie ładować się. Do autobusu. Przy przystankach były również miejsca dla obsługi osób ładujących bagaże i sprawdzających bilety, która poruszała się po kilku peronach wraz z nadjeżdżającymi autobusami. Dzięki temu dwie osoby były w stanie obsłużyć jakieś 8 czy 9 peronów. Na stacji metra będziemy wiedzieć, gdzie się nie zatrzymywać, bo zatamujemy ruch, gdzie się ustawić w kolejkach. A którą przestrzeń zostawić pustą, bo osoby wysiadające e, muszą mieć gdzieś miejsce i proste przejście. Na słupach i tablicach znajdziemy także wskazówki, widoczne również w aplikacjach mobilnych takich jak Google Maps, e, m, które mówią nam na przykład, do, do którego przedziału najlepiej wsiąść, by mieć blisko do wybranego wyjścia na następnej stacji. Pozwala to na skrócenie czasu przesiadek lub wygodę po prostu. Na przykład, jeżeli idziemy z dużymi walizkami lub wózkiem, wiemy, gdzie najlepiej wysiąść, czy też najpierw wsiąść by później wysiąść tuż obok windy. To była jedna z moich ulubionych opcji, kiedy wytyczałam sobie trasy z jednego miejsca do drugiego. Przesiadek było zazwyczaj dosyć sporo między pociągami lub właśnie pociągami metra. Więc żeby nie błądzić na tych ogromnych, ogromniastych stacjach w Tokio czy w Osace, często właśnie korzystałam z podpowiedzi, którym wyjściem wyjść, na kto, do którego przedziału powinnam wejść. I o ile Japończycy świetnie się w tej swojej zorganizowanej przestrzeni odnajdują, a dzięki temu ekspresowo ładują się do pociągu, który może odjechać o czasie, to sprawa ma się trochę inaczej z turystami. I tu na ratunek przychodzi właśnie obsługa. Na dworcach i w miejscach, gdzie turystów spotkacie więcej, krążą ludzie z obsługi gotowi pokierować, Pomóc wyklikać, kiedy widzą tylko nutę zawahania w Waszych oczach, czy też pomóc szybciej załadować się do pociągów i pospieszyć, kiedy grozi nam opóźnienie. W pociągu zresztą jest nie inaczej. Jeśli zaplanowany postój na stacji jest krótki, odpowiednio wcześniej pojawia się informacja głosowa z tłumaczeniem na angielski i prośba, by już teraz przygotować się i swój bagaż do szybkiego wyjścia, by tylko nie przedłużyć odjazdu. Oczywiście całość miewa też groteskowy charakter, bo osób, które organizują innym życie jest zaskakująco dużo. Jak na przykład kierujący ruchem autobusów pracownicy stacji, których jedynym zadaniem wydaje się być stanie w miejscu i machanie autobusom, że mogą jechać albo pracownicy galerii handlowych, którzy pokazują pieszym, kiedy mogą przejść przez przejście. Większość czasu mogą, bo samochody wyjeżdżają bardzo rzadko. Takich pracowników jest przy jednym przejściu dwóch, mimo że w praktyce nie potrzebujemy ani jednego, bo droga, na którą wyjeżdżają samochody, nie jest ruchliwa, a samochody dobrze widać z poziomu chodnika, więc nie znalazłam powodu, dla którego tam w sumie stali. Śmiałam się w pewnym momencie, że kiedy potknęłam się o wystającą płytę chodnikową. Że straciłam czujność, bo nie było tam osoby, która pokazywałaby mi, że powinnam te płytę obejść albo powinnam uważać, że coś tutaj się dzieje. I ten tak zwany interfejs białkowy jest szczególnie widoczny w usługach, bo widzicie, ja spodziewałam się głównie tego, że właśnie wszystko będzie można ogarnąć za pomocą kas samoobsługowych. I podobnych rozwiązań, czegoś, co po prostu da możliwość mi wyklikania po swojemu zamiast wchodzenia w interakcję z ludźmi, i faktycznie w wielu miejscach się z nimi zetkniecie: stacje kolejowe i stacje metra, czasem muzea, a także restauracje. I o ile w restauracjach typu fast food takich jak McDonald's, KFC, Dunkin' Donuts, czy nawet część restauracyjna Ikea spotykamy się z kioskami samoobsługowymi coraz częściej, tak w klasycznych restauracjach nie jest to takim standardem, przynajmniej nie w Polsce i nie w Holandii. Proces zamawiania opiera się z reguły na obsłudze, która również poleca i doradza konkretne dania. W Japonii zdecydowanie częściej spotkałam się z tabletami lub kioskami do zamawiania na wejściu restauracji lub przy stoliku, i oczywiście trochę uogólniam, no bo gdybym pojechała gdzieś na jakieś obrzeża i japońskie wioski, to być może tych tabletów i kiosków byłoby zdecydowanie mniej i tam całość opierałaby się na obsłudze. Kelnerskiej. Natomiast myślę o takich turystycznych miejscach, dużych, dużych ośrodkach miejskich. Chociaż tutaj z tymi dużymi ośrodkami miejskimi to też tak nie do końca, bo byłam w mniejszych miejscowościach i również się z tym spotkałam. Ale wróćmy do kas. Wiele z nich odbiega znacznie od poziomu, do którego zdążyliśmy już przywyknąć. Fizyczne przyciski z naklejonymi zdjęciami zamiast dotykowych ekranów, płatność gotówką i nie zawsze kartą, bardzo rzadko spotykana płatność wirtualnymi portfelami takimi jak Apple Pay czy Google Wallet to tylko kilka z zaskoczeń, które przychodzą mi na myśl. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo obok tych wszystkich samoobsługowych kas. Są zawsze jacyś ludzie z obsługi. Zwłaszcza tam, gdzie są turyści, czy też osoby nie mówiące po japońsku. Ludzie gotowi zrobić właściwie wszystko za was. I tak sobie myślę, że to chyba ten magiczny składnik, który sprawia, że Japonia jest tak zorganizowana. Co ciekawe, kas samo, samoobsługowych praktycznie nie widziałam w sklepach typu żabka, czyli 7 Eleven, Lawson, Family Mart. Um, takie sklepy. Czy supermarkety typu Lidl i Biedronka? Już przywykliśmy do tego, że te kasy samoobsługowe się pojawiają. W Japonii przez trzy tygodnie pobytu znalazłam taką kasę samoobsługową tylko w dwóch sklepach. No dobra, to jeszcze muszę wspomnieć o czymś, co wydawało mi się dziwnie urocze. Japończycy się kłaniają. Dużo, powtarzając przy okazji wielokrotnie, Arigato go zajmas, czyli po polsku będzie to, dziękuję bardzo. Kłaniają się, kiedy wchodzicie do sklepu, wychodzicie ze sklepu, robicie komuś miejsce, żeby mógł przejść. Przywykłam więc do tego, że ludzie ciągle mi się kłaniają i sama szybko ten odruch nabyłam. Jednak nic nie przygotowało mnie na to, żeby zobaczyć, jak konduktorzy, wchodząc i wychodząc z wagonu, również się kłaniają i robią to za każdym razem. System rezerwacji i obsługi pociągu jest zresztą też dość ciekawy. Konduktorzy w zasadzie spacerują po przedziałach, by upewnić się, czy wszystko jest pod kontrolą. Kontrole zapewniają im małe tablety, które wyświetlają rozkład zarezerwowanych miejsc w wagonach. Jeśli przypadkiem usiedliśmy na złym miejscu, możemy spodziewać się, że zaraz ktoś nam na to zwróci uwagę i pokieruje do tego właściwego. Bilety nie są sprawdzane, za to przy wejściu i wyjściu z każdego parodonu spotkamy się z bramkami, które skanują nasze bilety. Gdyby okazało się, że wysiedliśmy dalej niż mieliśmy to opłacone, zgadliście, przy bramkach stoi obsługa, która skieruje nas do odpowiedniej kasy samoobsługowej, pozwalającej na uzupełnienie brakującej opłaty. Zaskoczenie kolejne. W żadnym jeszcze kraju nie widziałam tylu obszernych, dobrze napisanych, przetłumaczonych opisów dzieł, jak w Japonii, właśnie. Byłam przygotowana raczej na oglądanie i późniejsze doczytywanie informacji. Tymczasem wszystko to, czego potrzebowałam, miałam w muzeum, właśnie. I nie mówię tylko o tokijskich muzeach, bo w stolicy zawsze możemy spodziewać się lepszego przygotowania pod turystów. W trakcie tego wyjazdu byłam też w muzeach, które nie są na popularnych turystycznych trasach, a mimo to, Dostawałam do ręki anglojęzyczne mapy, opisy i tłumaczenia. I choć obsługa mówiła z reguły wcale po angielsku, to te materiały były dostępne. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy opisach. Opisy dzieł to taka muzealna zmora z reguły. Albo mówią nic poza techniką i datą, albo opisują rzeczy absolutnie nieinteresujące dla zwykłego zjedacza chleba. Na palcach jednej ręki policzę miejsca, które faktycznie przygotowały ciekawe, krótkie. I pozbawione żargonu treści. Tu, tu, gdzie nie szłam, właściwie natykałam się na ciekawostki i tłumaczenia ceremonii, wierzeń, tradycji. Muzeum faktycznie spełniało rolę edukacyjną, i żałowałam tylko, że nie mogłam robić tym wszystkim przykładom zdjęć, bowiem większość miejsc, które zwiedzałam, zakazywało fotografowania wystaw, jedno wręcz zabraniało wnoszenia telefonu, który trzeba było zostawić w szafce w szatni. No, i używanie postaci rodem wyciągniętych z kreskówek w przestrzeni publicznej jest zupełnie normalne. Coś, co nam może wydawać się infantylne, tu pasuje jakby idealnie. Na drzwiach komisariatu mamy więc kreskówkowe postacie policjantów, a w metrze zobaczymy spoty śpiewającej policjantki, która przypomina numer alarmowy. Przy budowie i na poczcie znaki przepraszające nas za niedogodności. Również pojawiają się w formie kreskówek. Kreskówkami tłumaczy się tu wszystko: od reklam produktów wszelakich, po instrukcje jak wychodzić z metra, czy korzystać z toalety. Na tę wizualną słodkość, Japończycy mają nawet określenie Kawaii, co na polski przetłumaczylibyśmy jako urocze. A urocze może być wszystko: od charakteru pisma, produkty, po ludzi. Kawaii są postaci z popularnych japońskich kreskówek i anime jak Hello Kitty czy Pikachu. Swoje urocze maskotki mają więc banki i poczta, wspomniane komisariaty, ale też prefektury i linie kolejowe. No dobra, ale teraz trochę ponarzekajmy. Te urocze elementy znajdziemy również na stronach internetowych. W sklepie online nie dziwi więc fakt, że koszyk ma uśmiechnięty bądź smutny, kiedy jest pusty, wyraz twarzy, a z masy graficznych banerków wysypują się kolejne kreskówkowe postaci. Japońskie strony internetowe mają dla mnie osobny krąg w piekle i nie mam wątpliwości, że wynika to w dużej mierze z tego, że język japoński wpływa na sposób układania treści, co po automatycznych tłumaczeniach na angielski nie zawsze ma sens. Są też kwestie kulturowe czyli całe to przyzwyczajenie do kultury kawaii. Do Japonii wybierałam się w trakcie tak zwanego Złotego Tygodnia, tygodnia, kiedy kumuluje się kilka publicznych świąt, dzięki którym rzesze Japończyków mogą pozwolić sobie na dłuższy urlop. Tutaj ciekawostka: Japończycy płatny urlop wypoczynkowy mają w zawrotnej liczbie 10 dni, przy czym nie mają osobnego urlopu chorobowego. Więc dla przeciętnego pracownika jest to jedna z niewielu okazji, żeby pojechać sobie gdzieś za miasto. Oznacza to, że musiałam odpowiednio wcześniej zarezerwować środki transportu lub wejścia do niektórych atrakcji. I tak, dwie godziny spędziłam na szukaniu połączenia autobusowego na kilkunastu stronach różnych przewodników autobusowych. Wielokrotnie zostałam pokonana przez systemy rezerwacji stolików w restauracjach. Przy sobie miałam wyłącznie urządzenia dotykowe, tablet i telefon, więc miałam też okazję sprawdzić jak niedostępnych jest wiele rozwiązań internetowych. Prawdopodobnie alternatywą są aplikacje, z których korzystają mieszkańcy, jednak nie dane byłoby mi z nich korzystać ze względu na brak tłumaczeń lub blokadę w postaci wymogu japońskiego numeru telefonu przy rejestracji. W dużych miastach zwłaszcza wszystko krzyczy, świeci i gra. Japońskie miasta są głośne. Pomijając ludzi, ruch uliczny, pociągi, źródeł dźwięków jest znacznie więcej. Dźwięki wydają światła, otwierające się automatycznie drzwi sklepów i źródła, których nie mogłam namierzyć wzrokiem, ale je cały czas słyszałam. Po prostu ciągle coś pika. W turystycznych miejscach znajdziemy również naganiacze do sklepów i knajp, a w niektórych dzielnicach hostessy zachęcające wysokim kawaii głosem. Do odwiedzin w Meido Cafe, gdzie kelnerki są przebrane za pokojówki i zachowują się jak służące. Ale jeśli chcecie naprawdę odkryć, co to znaczy hałas i chaos, zapraszam Was do domów handlowych i sklepów takich jak Don Quixote, czyli japońskie połączenie Pepko, Aksiona, Sheina, Temu, Rossmana i w sumie wszystkiego, bo w tym sklepie jest wszystko wszędzie naraz, wzbogacone o mnóstwo reklam, neonów, potykaczy, wyświetlaczy. I głośników, i każdy gada, i gra co innego. Po wyjściu z takiego sklepu, to kijskie ulice faktycznie wydają się wtedy jakby cichsze. Doświadczenie z kilku sklepów tej sieci wywołało u mnie falę rozkmin. Przede wszystkim, czy Japończycy inaczej przetwarzają informacje niż my? Czy jako społeczeństwo nabyli tę magiczną moc w radzeniu sobie z przebodźcowaniem, Taki wiecie poziom wyżej od ślepoty banerowej. W nie można powiedzieć to o każdym kraju świata, że jest krajem kontrastów, ale dajcie mi zrobić jakieś podsumowanie. Japonia zawsze uchodziła w mojej głowie za przykład kraju i kultury bardzo estetycznej, wychowana między innymi na książce pochwała cienia i studiowaniu sztuki japońskiej kaligrafii, spodziewałam się przeżywać od, wiecie, przekroczenia progu, zachwytów i uniesień. Tymczasem już pierwszy dzień spędzony w Tokio pokazał mi, jak bardzo się moje oczekiwania mijały z rzeczywistością. Japonia bywa głośna. Kolorowa, kiczowata, intensywna, kawaii. Poprzeplatana tonami elektrycznych kabli, które zasłaniają widok nieba. Plastik, wszędzie plastik. Jednorazowe sztućce, jednorazowe miseczki, banany pojedynczo pakowane w plastikowe torebki, plastik zawinięty w plastik. Ale jest też cicha, spokojna, ułożona i elegancka strona Japonii. Im dalej w las, dosłownie. W mniejsze miasteczka, góry i przedmieścia można odkryć, że coś, co podziwiałam jako wyobraźnię miazakiego w jego animowanych filmach, okazało się kalką rzeczywistości, intensywna zieleń lasów i zaprojektowanych ogrodów, w których trawa przycięta jest co do milimetra. Błękit nieba rysującą się w tle górą Fuji. Spokój i elegancja najprostszych świątyń Shinto. Idealnie przekrojona ryba ułożona na dokładnie wylepionej kulce ryżu. Żuraw z origami podarowany na szczęście przez właścicielkę kawiarni. Dużo było w tym wyjeździe kontrastów i za każdym z nich tęsknić będę tak samo mocno. Nawet za tym chaosem informacyjnym w Kiszocie. A na koniec, jak nie wierzycie, wrzucam dźwięk z yy, wspomnianego wcześniej Don Quixota.